Szósty mecz ćwierćfinału play-offu Polskiej Hokej Ligi. Starcie pomiędzy Replast Unią Oświęcim i GKS-em Katowice. Dzisiaj w Oświęcimiu niezwykle istotne spotkanie. To oni powalczą o pierwszą gumę na środku. Jeszcze drobna korekta. Ruszyli. Pierwszy bulik dla GKS-u Katowice. Z strony bramki Szymbocha do Glena. Glen na drugą stronę. Szymboch. I jeszcze tam próbował zaskoczyć Szerbatow. Zinterweniował bramkarz Oświęcimian. Teraz dogranie do Vanata. Vanat ma sporo miejsca. Strzela. Broni. Sander. Znakomita. Gdy on wszystko widzi, bardzo trudno go pokonać. Starzyński i Da Costa. Oświęcimianie wygrywają bulik. Kolejny strzał i kolejny raz broni Szymboch. Chociaż nie wiedział przez moment Juraj Szymboch. Gciut. Spojrzał, gdzie są jego koledzy. Grzegorz Pasiut w dobrej sytuacji. Strzela Pasiut. Broni znakomicie Sanders. Czyli do Szerbatowa. Szerbatow. Szerbatow do McKenzie'ego. McKenzie broni. Juraj Szymboch. Wydawało się, że... Costa do środka. Garszyn. Garszyn. Sztuczka techniczna. Garszyn, ale uciekł. Mógł krążek z kija. Sztuczka techniczna. I tutaj zabrakło. Swoim podaniem już Da Costa. Teddy Da Costa strzela. Broni Szymboch. Odbił się jeszcze krążek przed Szymbocha. Nie. Janis Andersson, ale teraz w znakomitej sytuacji zostawił pasek krążek na Hunko. Na Hunko strzela, broni znakomicie bramkarz Oświęcimia. Pan Bartosz Kaczmarek pokazuje, wstawaj chłopie, nic tutaj nie będzie. Podanie w łyżwę Grzegorz Pasiut, to go trochę zwolniło. Brille, Brille będzie sam przed Szymbochem, Brille i mamy otwarcie tego spotkania. Karygodny błąd Patryka Wajdy. Tak. Mówimy od początku tego spotkania, że mylą się Oświęcimianie, że grają nonszalancko, że popełniają pomyłki, których popełniać nie powinni. A tutaj Patryk Wajda zagrywa na kij Gilberta Brille i ten znajduje sposób na Juraja Szymbocha. 1-0 w meczu numer 6. Stiepanow na podanie. Podanie do Stiepanowa. Stiepanow do środka, do fraszki. Jeszcze raz Stiepanow. Pasiut. I teraz kolejny słupek i gol! Mamy wyrównanie! Słupek po strzale Pasiuta i Stiepanow do pustej, odsłoniętej przez Klerka Sandersa bramki. I na 33 sekundy przed końcem kary Klemena Prednara Katowiczanie doprowadzają do wyrównania. Złapali ofiarę za gardło Katowiczanie w tercji obronnej Klerka Sandersa. Dusili aż do momentu, w którym znaleźli drogę do siatki kanadyjskiego bramkarza Klerk Sanders. Szerbatow pod bramkę Trandin, znakomicie w tej sytuacji Juraj Szymboch. Eliezer Szerbatow to zawodnik, który przed rozpoczęciem tego sezonu budził najwięcej emocji, jeśli chodzi właśnie o te transfery. Szymian Fraszko ma sporo miejsca. Fraszko Stiepanow obok bramki. Tili, który miał spowodować upadek Eliego. Glen utrzymał krążek w tercji katowickiej Giksy z backhandem, teraz odsłonięta przez moment tylko bramka. Fraszko strzela, broni Sanders, krążek na trybunach. Unia jakby bardziej chciała, Unii jakby bardziej zależało, żeby to zakończyć w tym podstawowym czasie. A jeszcze Kalan teraz w znakomitej sytuacji, Oświęcimianie z ostrego kąta. Próbowali zaskoczyć Szymbocha, teraz Szymboch broni krążek bezpański przez moment w polu bramkowym. Stiepanow do Liamina. Liamin strzela, broni Sanders. Niezrozumiałe dla mnie zachowanie w tej akcji Szerbatowa, który na bandzie czekał na krążek, nie wykonał do niego ruchu jakby. 20 sekund do zakończenia, 2-1 wychodzą Katowiczanie. Fraszko, ależ klepnął. Trandin. Szymboch górą, szeroko rozłożone ręce sędziego Kozłowskiego. Rochla wprost w Sandersa, zatem pierwsza kolejka najazdów nierozstrzygnięta. I gol! Cóż za spokój! Cóż za fachowiec! Puścił krążek, nie zamknął parkanów Juraj Szymbach. Szymboch i Replast Unia Oświęcim obejmuje prowadzenie. Czy ten człowiek z numerem 47 ma układ nerwowy?
Zaraz przekonamy się, jak odpowie Bartosz Fraszko. Bartosz Fraszko zamknął z kolei Clerk Sanders. Piątą dziurę. I po dwóch kolejkach najazdów prowadzi Replast Unia Oświęcim. Gilbert Brille. I górą Juraj Szymbo. Natomiast nie wykończył tej akcji tak, jak dokonał tego. On trafił tutaj w Oświęcimiu wtedy. I trafia kolejny raz w Oświęcimiu, 1-1. Niesamowity spokój, bez reakcji tak naprawdę Clerk Sanders. Andrzej Stepanow wyrasta na pewniaka w drużynie GKS-u Katowice. Ma bardzo szeroki zakres rozwiązań tych najazdów Andrzej Stepanow, ale to już... broni... kanami Szymbocha, ale Słowak wyciągnął wnioski. Gol Grzegorza Pasiuta. GKS Katowice obejmuje prowadzenie w serii najazdów. 2-1 prowadzi GKS Katowice z Replast Unią Oświęcim. Pod gigantyczną presją teraz Teddy Da Costa. Juraj Szymbo górą, GKS Katowice w półfinale playoffu Polskiej Hokej Ligi. A zatem tradycji tej złej dla gospodarzy stało się zadość po raz kolejny. Oświęcimianie nie wykorzystują gry w przedłużonym czasie, nie wykorzystują rzutów karnych najazdów. Górą GKS Katowice po raz kolejny w Oświęcimiu. I to katowiczanie cieszą się z czwartego zwycięstwa. Dziękujemy bardzo serdecznie Państwu za uwagę, za to, że byliście Państwo z nami. Myślę, że to nie koniec hokejowych emocji w tym sezonie. Dziękuję sobie za grę zawodnicy. Jest to niesamowity obrazek, chyba najpiękniejszy w hokeju, poza tymi strzałami, bramkami, sytuacjami, ostrymi starciami, z jakim wielkim szacunkiem traktują się zawodnicy obu drużyny w tym momencie, kiedy dziękują sobie za wspólną walkę, szczególnie po tak zaciętych i emocjonujących meczach w playoffie, jakie miały miejsce w tym sezonie.